nareszcie. Dzwoniłam, ale nie odbierałaś telefonu. Sorry. Rozładował mi się. Dobra, nieważne. Mam dla ciebie niespodziankę. Ta-da! Tiramisu? Wiem, że uwielbiasz. Tak, ale ma milion kalorii. A sama mi mówiłaś, że powinnam unikać słodyczy. Bo powinnaś unikać, ale dzisiaj zrobimy sobie święto. Twój ojciec dopiero jutro wróci z tej swojej delegacji. Jest okazja, żeby spokojnie porozmawiać. Ale o czym? Bo mam sporo zadane. Bo widzisz, ja sobie to dokładnie przemyślałam i doszłam do wniosku, że nie miałam racji. Tak? Pogodzicie się z tatą? Nie, nie o tym mówię. Zrozumiałam, że opieka naprzemienna to zły pomysł. Dlaczego? Twój ojciec całe życie siedzi w tych swoich książkach. W domu poza zmianą żarówki nic nie potrafi zrobić. To wszystko ja załatwiam. Jak zamieszka sam, będzie bezradny. Nie zaopiekuje się tobą, nie będzie umiał. Nie jestem dzieckiem, nie wymagam jakiejś szczególnej opieki. A w domu tacie pomogę. Ale przecież ty masz szkołę na głowie. Nie będziesz mu prowadzić domu. Prawda jest taka, że twój ojciec jest nieudacznikiem. Mówię to z żalem, ale gdyby nie moja firma i gdyby nie pieniądze z niej, do dzisiaj mieszkałby w wynajmowanej kawalerce. Bez mojej zaradności by zginął. Nie każdy musi być od razu rekinem biznesu. On nie jest nawet płotką. Wynajmij jakąś klitkę za grosze, bo tylko na to go będzie stać. Ja nie mogę pozwolić, żebyś w takich warunkach spędzała połowę życia. No chyba przesadzasz. Kocham tatę i chcę z nim być, tak samo jak i z tobą. No dobrze. Chciałam ci tego oszczędzić, ale powiem ci prawdę. O czym? O tym, dlaczego się rozwodzimy. Widzisz, twój ojciec mnie zdradził. Co? Z kim? Z jakąś dziwką z pracy. Niemożliwe. Ja też nie wierzyłam, ale zrobiłam małe dochodzenie i jestem tego pewna. Poleciał na nowszy model. Zdajesz sobie chyba sprawę, jak bardzo mnie zranił. W tej sytuacji powinnaś stanąć po mojej stronie. No i co mam zrobić? Powiedzieć w sądzie, że chcesz mieszkać ze mną. To powinno załatwić sprawę. Miało być miło, a wyszło koszmarnie. Mama naopowiadała mi tyle okropnych rzeczy o tacie, a ja go kocham. Zawsze jak miałam jakiś problem, mogłam na niego liczyć. A teraz po tym, co usłyszałam, mam mętlik w głowie i nie wiem, co mam o tym myśleć.